Siema, witajcie na moim kanale, ja jestem Sagi, a to kolejny odcinek gry 7 Days to Die. Jak widzicie, mamy szósty dzień naszej rozgrywki, można też powiedzieć, że szósty dzień. No i co, dzisiaj kontynuujemy sobie dalej nasze przygody w tym nieprzeciętnym i apokaliptycznym świecie. Dostałem od was kolejny komentarz, bardzo wam dziękuję za niego, w którym napisaliście mi, że mogę sobie edytować bloki, jak je stawiam, jakoś tak, jak sobie R. O kurde, rzeczywiście, patrzcie, R jest. I teraz mogę tutaj sobie coś zmienić. Copy obrót na ścianie, zaawansowane, proste, copy shade, okej. Okej. Czyli tak to działa. Dobra, sporo tego jest. Czy ja mogę sobie zrobić coś takiego na przykład? O kurde, czekajcie, czy ja mogę... Czy ja mogę zrobić schody z tego? Ej, to jest kozak. Dzięki wielkie, że w ogóle takie coś mi powiedzieliście, bo nie miałem pojęcia, że to jest aż tak rozbudowane. No jak ja w to grałem, to tak nie było. Są schody. Okej, czyli tak się robi schody. Dobra, wszystko jasne. No i fajnie, dzięki wielkie. Tak samo też pytałem się was w poprzednim odcinku, jak zrobić sobie tą bazę, jak najlepiej sobie to zrobić, żeby to przetrwać, tą pierwszą falę. I napisaliście, że można zrobić taki tunel o wysokości tam 5 kratek, tak żeby były 3 kratki wolnego miejsca w środku. I chyba coś takiego zrobimy. I mi się wydaje, że zrobię po prostu tutaj zrobimy taki tunel. On ma być na jakimś podwyższeniu, do końca nie ogarniam czemu. Ma być na podwyższeniu, ale może tak ma być, zobaczymy. I zrobimy to sobie raczej następnego dnia, a dzisiejszego dnia wybierzemy się do handlarza i weźmiemy nasz pierwszy quest. I to będzie taka, to jest taka podstawowa rzecz, którą jeszcze w ogóle nie zrobiliśmy, a wypadałoby to zrobić. Tak samo pooglądałem sobie jeszcze troszeczkę poza odcinkami, pooglądałem sobie jakichś tam innych youtuberów, którzy to grają, żeby zobaczyć w ogóle jaki jest endgame tej gry i co tu można fajnego zrobić. I zobaczyłem taką jedną fajną rzecz, że jak chcemy sobie zrobić na przykład tego co widziałem, ten naszą kuźnię, to możemy sobie wejść sobie w przepisy. I tutaj mamy kuźnię. I jak sobie klikniemy sobie jakoś gdzieś tutaj? O, nie tutaj, tu? Nie tu. O właśnie, tutaj, czyli po dwu. I mamy tutaj w intelekcie, mamy tutaj kowala. Jeżeli go sobie zrobimy, możemy właśnie zrobić tą kuźnię. I na razie nie mamy punktów, więc potrzebujemy rzeczywiście tych punktów doświadczenia, więc musimy się udać i porobić jakieś questy. Więc ja sobie zostawię tutaj wszystkie niepotrzebne mi rzeczy, to na razie sobie też zostawię. Później sobie zrobię jakieś porządki, na razie się tym nie będę jakoś zbytnio bawił. Dobra, powinno być okej. Nawet te bloki też sobie wyrzucę, żeby się jak najwięcej miejsca. Tylko czy mam jakieś jedzenie? Czy mamy jakieś inne jedzenie? Tutaj mamy jakieś jagody, ale to jagody to bez sensu. Tutaj mamy ten groszek. Kurde. O, tu mamy zwęglone mięso. Świetnie. Czy ja mam jakieś tam mięso? Nie, jest dość już w porządku. Tutaj mamy jeszcze herbatę, którą też sobie weźmiemy na wszelki wypadek. No i lecimy do handlarza. O kurde, sorry. Lecimy do handlarza, który jest sobie gdzieś tutaj, czyli to będzie tam, dobra. Mam już godzinę 11, strasznie szybko mi ten czas leci w tej grze i prawdopodobnie będę musiał go zwiększyć. Nawet nie wiem, czy nie zrobię tego teraz. Wiecie co, to jest dobry moment na to. O kurde, co tu się dzieje? Czemu się zrobiło tak ciemno nagle? A, bo zaczął padać deszcz, okej, nie ma problemu. Dobra, wiecie co, ja się szybko przeroguję i zwiększymy troszeczkę ten nasz czas, ponieważ jest on zdecydowanie za krótki. Myślałem, że te odcinki po prostu będą takie długie, ale dużo rzeczy wycinam, to rzeczywiście można to zawsze skrócić do tych 30 minut. Więc ja sobie szybko to zmienię w opcjach, tam w ustawieniach i się widzimy za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Zmieniłem sobie tam, miałem tylko 40 minut do 50 na razie. Zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijać, ale jak widzę, ten czas rzeczywiście dość szybko nadal leci. Ojojoj, to mamy zombiaczkę. Ale ładny domek tutaj jest. Kurde, mogliśmy się tu osiedlić w sumie. Nad jeziorkiem. Też byłoby fajne miejsce. Ale dobra, na razie... O! Polowali na włócznie, kolejny tom. Okej, czyli mamy teraz jeszcze więcej punktów. Czekajcie, szybko to sobie zobaczymy. Tak, mamy teraz... możemy wytwarzać teraz stalowe włócznie. O duże... Okej, nice. A jak się je robi teraz? Pytanie. No powiem wam, że nie widzę tej stalowej włóczni jakoś tutaj w ekwipunku, żebym mógł to sobie stworzyć. No cóż, czasem tak bywa. Może to po prostu to zrobić jedynie przy warsztacie na przykład, którego jeszcze nie mamy. Więc nadal jest trochę lipa. Dobra. Czy my możemy w ogóle zrobić warsztat? Warsztat, możemy. Ale potrzebujemy tego kutego żelaza bardzo dużo. Mechanicznych części, klucza, młotka, okej, dobra. Wszystko jasne, czego potrzebujemy. No nic, nie przedłużając, jak coś się będzie działo ciekawego, to po prostu wam to pokażę. Na razie po prostu tam się wybierzemy bezpośrednio. Tutaj coś się pali w ogóle. A, to jakaś beczka tylko, ale słodki mały domek. No i jest tam jakiegoś zombiaczka. Tego też sobie szybko pociśniemy.
taki wytrzymały jest skubany, nie? Dobra. O ty kurde, się na mnie rzucił. Tutaj jeszcze jedna strzała powinna gdzieś leżeć, dobra, nieważne. Lecimy sobie dalej. Okej, zauważyłem, że tym młotem rozbiórkowym też można dość fajnie sobie z nimi walczyć. O, patrzę na to, że to ma szósty aż poziom, więc w sumie spoko. Można też się tym pobawić. Okej, co to jest? Co to za wieża? Ty, tu by była dobra opcja przetrwać na przykład tą pierwszą falę. No ta nasza baza, tak czysto teoretycznie patrząc na pod takim względem ochronnym, to ona jest dość słaba. Ale jest bardzo ładna, więc fajna farma. Dużo jedzenia w okolicy. Ojej, króliczek. Co za biedny króliczek, tak sobie tutaj stał. Takie biedactwo. Ale dobra, chociaż troszeczkę mięsa zdobędziemy z tego. Więc nie ma tragedii, zabijając takiego zwierzaczka kochanego. Dobra. Ej, to jest super miejsce w ogóle, co to jest? Fajnie ogrodzone. Dobra, tutaj pan sobie wyskoczył. A z tego młota, o kurde, ten młot jest całkiem dobry. Tam jest wojskowy w ogóle jakiś wóz. Ej, ten młot jest zajebiście dobry, powiem wam szczerze. Co my tu mamy w tym wozie? O, słyszę, jakie zombiaki. Łuski i mamy sok z Yuki. Okej, niech będzie. A, tutaj mamy zombiaczka. To my się na razie tutaj zamkniemy i sobie przeszukamy to szybko. Mamy hajs i wytrychy, fajnie. Mamy jakieś beczki. A, tutaj jest benzyna. Czy to jest pełne? Dobra, rozwalimy tego zombiaka, bo aż tak przykro, że on tutaj sobie tak... O kurde, jak mi walnął! Walnął mi. Skubany. Dobra. Teraz już nam nikt nie przeszkodzi, więc możemy dalej sobie przeszukiwać. Czy coś na dole tutaj ciekawego jeszcze jest? To trzeba sprawdzić. O, mamy jakiś hajs. Mamy chryzantemy złociste, jak zawsze oczywiście. To jest podstawa, żeby każdy Polak powinien znać tę piosenkę i ją śpiewać w takim momencie, gdy słyszy chryzantemy. Dobra, jak tu wejść? Po tym. Tutaj możemy sobie skoczyć. Teraz tutaj. Hop. O shit. Hop. Dobra, jesteśmy na górze. Mamy zablokowane drzwi. Czysto teoretycznie powinno być tu jakieś inne wejście. O kurde, nie trafiłem go tym młotem. Nie, no dobra, będziemy tym włócznią walić, bo ona jest... Mamy większe obrażenia nią niby. Czysto teoretycznie powinna być trochę lepsza. Tędy możemy wejść, tutaj już nic nie ma. Oj. Ale tutaj się zdupczył na ziemię. One zawsze tak, kurde, spadają gdzieś tam, nie wiadomo skąd. Już znowu jesteśmy głodni, co tu się dzieje. Dobra. Basty bez problemu pociśniemy. Czy jest tutaj ktoś jeszcze? Chyba nie. Chyba wydaje mi się, że nie. Dobrze. Więc to sobie to szybko przelatuje. Zobaczymy, co jakieś może jedzonko. Ziarna kawy, to na razie możemy wziąć. O, mamy wodę. Czy będzie tu woda? Mamy. Mamy całkiem sporo tej wody, bo one dają chyba więcej. Mamy jakieś szafeczki, mamy koszulkę. To koszulkę możemy sobie zdemontować. Oj, mamy jedzenie. Psia karma, ale kocia karma, niech będzie. I tutaj co, mamy jakiś hełm? A założył. A, nie, bez sensu, bo on ma... Ale mieliśmy tą modyfikację kiedyś, nie? Jak mi się wydaje. Mieliśmy modyfikację taką na hełm, która nam udostępniała to, że właśnie, że możemy latarkę sobie zamontować, więc to teoretycznie możemy tamten wziąć i sobie to potem przerobić. Przewodnik po ucznictwie też bardzo fajnie. I tam znoszony pancerz na nogi. Włóżmy to, bo nie mamy takiego. No i fajnie. Tutaj w niektórych miejscach są takie jakieś ukryte te jakieś skrzynki, czy tam może nie skrzynki, tylko jakieś tam te torby i w ogóle. Wiem, że są poukrywane. Właśnie oglądałem u jednego tam gościa. To on właśnie gdzieś tam pokazywał, że w takich niektórych miejscach to się tak kryje. Ale chyba tutaj nic takiego nie ma. Więc co, schodzimy sobie na dół. O kurde. O, tam mamy zombiaczka na dole. Jak on tu przeszedł? Którędy ty przyszedłeś, kolego? A nie wiem. Ktoś musiał sobie rozwalić, ale gdzie? A, tutaj sobie rozwalił. Chociaż nie, bo on by się tu nie przycisnął przecież. Brak wytrzymałości. A to jest taki grubasek. Na tego grubaska trzeba uważać.
Jezus, ile on ma życia. Dobra, pan kolega już nie żyje. Lecimy sobie po tą panią. Dobra, ogólnie tak, dzisiaj jakoś taki jestem troszeczkę małomówny, przepraszam was za to, więc troszeczkę będę musiał dużo rzeczy powycinać, niestety. Coś tutaj jest w tym wychodku? Chyba nie, chyba nic ciekawego. Lecimy do tego handlarza, bo on jest już zaraz praktycznie. Mamy godzinę 16 prawie, więc jeszcze niestety, znaczy mamy mało czasu tak naprawdę już do tego. O, ile drewna, fajnie. Jestem jakiś mało gadatliwy dzisiaj, zmarzłem strasznie dzisiaj na dworze. Przeszedłem, żeby was nie skłamać, chyba 6 km na nogach i pada deszcz i w ogóle jest dość nieprzyjemnie na dworze i trochę zmarzłem. I się czuję taki, jakbym wiecie, jak przychodzicie z dworu, tacy nieogarnięci jeszcze, nie wiecie, macie taki wieś, tak jakby mi zmroziło mózg. O, to jest dobre. Jak jecie lody i wam zamrozi mózg, to ja się tak czuję teraz, więc nie wiem, o czym mam mówić. Dzisiaj mam jakiś taki humor, że po prostu będę komentował to, co się dzieje. A nie mam żadnej takiej ciekawej anegdoty, ani żadnej ciekawej historii przygotowanej na dzisiejszy dzień, więc nie wiem, o czym możemy sobie porozmawiać dzisiaj. A na razie kierujemy się już do tej pani, która może da nam jakieś pierwsze zadanie. Aj, ta. Zajebista jest ta broń, powiem wam, dystansowa. Bardzo mi się podoba, szkoda, że ma tylko jeden pocisk, bo jak miało chociaż kilka, to zdecydowanie było łatwiejsze do ogarania. No ale cóż. A, okej, tego nie mogę rozwalić, ma to jakiś sens. No i co, no i jesteśmy u tego handlarza, zobaczymy, co on tam potrzebuje. Dobra, wchodzimy już do niej i zobaczymy, co ona chce. Masz jakąś robotę? Okej, mamy tutaj transport na... Czekajcie, gdzie my dokładnie mamy bazy? Mamy na zachodzie, mamy tutaj dom, więc możemy w ogóle sobie jakiś punkt orientacyjny dać. Dom, okej. I mamy tak, my mamy dom tak mniej więcej na zachodzie. Czy ona ma coś na zachód? Masz jakąś robotę? Tutaj jest, pozbądź się zombie. Na zachodzie, 300 metrów stąd. Dobra, biorę to. The Ranger Station. Cierpisz na infekcję? No nie, znowu? Chyba cię porąbało. Mogę przeżyć twoje towary, zobaczymy. Mam znowu infekcję, w ogóle nawet nie wiem, kiedy to się stało. Znajdziemy kuszę, która jest cholernie droga. O panie, coś masz tutaj ciekawego? Na przykład jakiś tutaj pancerz, tutaj nie. Mamy kute żelazo, które nie jest w sumie takie drogie. Amunicja i bronie. No ta kusza tutaj rzeczywiście kusi trochę, ale jest strasznie droga. Chociaż nie wiem, czy aż tak droga, ale nie znam się. O, ale są antybiotyki za 720. W tym momencie mamy 20, ale możemy ich sprzedać to. Staniemy trochę. Ile kosztuje takie coś? A czy benzyna jest droga? Nie, benzyna jest bardzo tania. Wytrychy są nawet drogie z tego, co widzę. No nic, dobra. Na razie mam ją w dupie, nic od niej nie kupuję, bo nie mamy siana. Ale lecimy sobie zrobić tego kłeścika. Tutaj sobie zamkniemy drzwi. No i co, lecimy tam powolutku, 300 metrów stąd, w kierunku naszego domku, więc nie ma tragedii, tak? Tak, czekajcie, gdzie to jest? No tutaj. O, byliśmy tam przed chwilą, lol. Okej, okay, nieważne. I musimy sobie zabić zombiaczki, więc taki standardowy questik z tego, co widzę. A my sobie naprawimy tylko szybko nasze przedmioty. A czego nie mamy? Kamieni nie mamy. O panie. Teraz nie wziąłem żadnych kamieni? Przykre to jest. No nic. To lecimy tam i się widzimy na miejscu. O proszę, tutaj po drodze zabiłem sobie jakiegoś zombiaczka i mamy, o, amunicję. Jeszcze tuńczyka. Jeszcze jakiś tam miedź, czy coś to z tego można, mosiądz chyba z tego można zrobić. Nie wiem w sumie, tak by wyglądało jak mosiądz, no ale nieważne. Więc fajnie, kolejna amunicja. Z tego co widzę, to mamy już jej 105. To jest chyba dużo nawet, jak na taki etap gry, chociaż pewnie nie. Jestem ogólnie bardzo słaby w tą grę, więc musicie mnie wybaczyć, dopiero się uczę. Zobaczymy, może jak sobie zrobimy jakiś następny sezon, jakieś drugie podejście, coś takiego, to już będę bardziej ogarniał i będę wiedział, co mam robić w ogóle, bo na razie tak sobie po prostu gram i czytam wasze komentarze i patrzę, co tam możecie mi fajnego doradzić. No ale tak, ale ogólnie powiem wam, że tak właśnie tak rozkminiam, na jaki temat możemy sobie porozmawiać. Możemy sobie ogólnie porozmawiać o survivalach. Bo teraz tak, teraz musimy wyczyścić ten obszar, ale myślę, że to nie będzie jakieś problematyczne teraz. Dobra, tutaj jeden pan nie żyje. Tutaj kolejny powinien paść, bo on w ogóle wszedł w te kolce. To są kolce? Nie wiem, czy to są kolce, nieważne. Gdzie tu jeszcze ktoś jest? Myślałem, że w ogóle sobie porozmawiać o survivalach. W jakiej gracie, czy w ogóle gracie?
Ponieważ to Seven Days to Die to jest dla mnie taki survival, który rzeczywiście grałem dawno temu. Mamy... O, bruk, nam się to przyda jak cholera. Grałem w niego bardzo dawno temu. I powiem wam szczerze, że jak grałem kiedyś, to przeszedłem, miałem chyba, doszedłem do 50 dnia jakoś tylko. Czy to nie tylko, bo graliśmy, że mieliśmy tam, że dzień ma godzinę, nie? Więc czysto teoretycznie miałem w tej grze tam 50 godzin zrobione, ale to było jak ona praktycznie wychodziła, więc dużo rzeczy się zmieniło od tamtej pory, to zdecydowanie. Ale grałem w masę innych survivali, które bardzo, bardzo lubię. Tak na przykład The Forest. The Forest był fajnym survivalem, chociaż nigdy nie przeszedłem. Ja mam z survivalami takie coś, że jak zaczynam sobie w nie grać, to lubię sobie pograć w nie trochę, potem sobie robię przerwę i potem może do nich wracam. A takim jednym z fajniejszych survivali, jeżeli można to nazwać survivalem tak naprawdę, jest dla mnie Valheim. I dwa odcinki z tego Valheima są na moim kanale. Ja w tej grze mam ponad 100 godzin w tym momencie i tam dalej już nie nagrywałem tego Valheima, bo wolałem sobie pograć w tą grę ze znajomymi niż tak katować ją na YouTubie. Jest ona taka bardzo odprężająca, jedynie co tak można tam sobie... O Jezus Maria, spadli mi na głowę. Jedyne co można było z niej nagrywać to na przykład jakieś fajne poradniki, jakieś pokazywanie tego co się zrobiło, jakieś takie upgrade'y ekwipunku itp. itd. Bo nagrywanie samego gameplaya z tej gry, no, moim zdaniem byłoby mało interesujące, bo tam się bardzo, bardzo, bardzo dużo zbiera tych surowców. Mało się tam dzieje przez większość dni. Tylko walki z bossami na przykład są ciekawe i też miałem pomysły, żeby ponagrywać dużo z tej gry, ale wyszło jak wyszło. Ale na przykład Seven Days to Die jest interesującą grą po prostu do oglądania, moim zdaniem. Jest to taki survival, który fajnie się ogląda. Tutaj mam jakieś przyszywające rękawice. To sobie mogę założyć. Bo to mam dwójkę, to mam trójkę, to jest lepsze. Dobra, super. Zezłomuj. To mogę zezłomować. Co ja z tego dostałem? Nawet nie wiem, patrzcie. Dobra, nieważne. No i tak, no jeżeli chodzi o survivale, to jeszcze na pewno był... Minecraft. O, czok do strzelby. To się przyda, to jest fajne. Jeszcze był Minecraft. Minecrafta grałem i to bardzo dużo grałem kiedyś. Można powiedzieć za dzieciaka? Można tak powiedzieć. No, w Minecrafta grałem od początku, nie? Jak wyszła alfa, pierwsza alfa jak wyszła, to ja już grałem w Minecrafta wtedy. Więc to jestem dość, to byłem weteranem tej gry. Grałem w niej od początku. Oglądałem, wiecie, CTSG, JJ Jokera, to było strasznie dawno temu. Ja mam teraz... Ja już jestem po studiach, więc to było... Czekajcie, żeby was... O, części łuku, to nam się przyda jak cholera. Żeby was nie skłamać, ile lat temu zacząłem grać w Minecrafta? No w 2010 roku zacząłem grać. Czyli to było 12 lat temu zacząłem grać w Minecrafta i grałem tak do... Liceum? Jakoś tak, no. Do którejś klasy liceum grałem tak naprawdę jeszcze w Minecrafta, tylko tak okazjonalnie już to było. Rzadko kiedy sobie to odpalałem, ale jak odpalałem, to się nadal fajnie w tym bawiłem. Więc jeżeli chcecie jakąś serię z Minecrafta, to czemu nie? Może do tego wrócę. Taka ciekawostka jeszcze. Nagrywałem kiedyś Minecrafta. Nagrywałem kiedyś Minecrafta, ale to było nie wierzę. Nie wierzę. Jaka ta gra jest... nie mogę. No bez... Jezus, no nie. Przed chwilą nam się noga zregenerowała. I teraz znowu mamy nie chce mi się już gadać. Znowu mamy nogę złamaną, więc jest po prostu wybitnie, nie? To chryzantemy wyrzucę. To sobie dam tutaj tu. Jesteśmy głodni, więc możemy zjeść tego tuńczyka. Niech będzie. To sobie dajemy tak, to sobie wyrzucę na razie. O, wytrychy. No i właśnie mówię, tak jak wam mówię, grałem całkiem sporo w tego Minecrafta, miałem nawet swój serwer, nagrywałem nawet na YouTubie kiedyś, nagrywałem, no, dość dawno temu i dawno nie nagrywałem, skończyłem nagrywać jakoś, byłem w liceum, potem wiecie, inne priorytety były, zacząłem zajmować się dużo ciekawszymi rzeczami niż nagrywanie Minecrafta, tak mi się wydawało przynajmniej, gdybym nagrywał do tej pory na YouTubie, no to rzeczywiście już mój kanał byłby zdecydowanie większy. Ale tak w ogóle, skąd się wziąłem na tym YouTubie? Czemu nagrywam na YouTubie? Bo to też jest może niektórych osób was interesować. Tak naprawdę to nie mam żadnego pomysłu na to. Chciałem sobie spróbować czegoś się nowego nauczyć. Chciałem się nauczyć przede wszystkim montować. Chciałem się nauczyć mówić przed kamerą. Chciałem się nauczyć troszeczkę o marketingu, ponieważ taki kierunek studiów skończyłem. I jest to coś, co może mi się przydać nawet jakimś CV, jeżeli bym ogarnął takie montowanie filmów trochę lepiej. No na razie się tego uczę. To jest długotrwały proces, wiecie, nie wszystkiego się da się nauczyć od razu. Więc czasem rzeczywiście może zająć naprawdę bardzo długo. No ja
montuję sobie na przykład w Adobe Premiere Pro. Jest to taki program już dość profesjonalny. Nie ogarniam go jeszcze w 100%. Na przykład chciałem się nauczyć jeszcze robić Adobe Effects, ale niestety też tego jeszcze nie ogarniam, więc na razie jeszcze nic w tym nie robiłem w tym kierunku, żeby tam coś poogarniać. Ale może jakiś kurs sobie zrobię, zobaczymy. No na razie YouTube to jest hobby, typowe hobby. Jak mi się chce, to sobie nagrywam. Teraz próbuję być regularnym, więc jeżeli chcecie, żeby ta regularność dalej była na moim kanale i wam się podobają moje filmy, to możecie oczywiście zostawić po sobie jakiś znak, na przykład zostawiając subskrypcję, bo na razie mamy, w momencie, gdy nagrywam, jest 89 subskrypcji, więc możesz być osobą 90, która zasubskrybuje ten kanał, a już może niedługo, w niedalekiej przyszłości dobijemy do 100. I to będzie już naprawdę spoko. Jak będzie 100 widzów, to będę naprawdę zadowolony. Wiesz, 100 osób to jest całkiem sporo. A jeszcze patrząc na to, że ja w ogóle nie promuję tego kanału w żaden sposób. Nie staram się, nie wiem, kontaktować z jakimiś innymi twórcami. Nie promuję się na moim Instagramie. Nikt nie wie tak naprawdę z takich moich dalszych znajomych, że nagrywam. Bliscy oczywiście wiedzą i mnie bardzo w tym wspierają. Oh fuck. Czy ja umieram? Ale żem się po prostu genialnie do tego... Ja pierdziele, jeszcze nie mam... O kurde, ja nie postawiłem w swoim... Nie postawiłem łóżka w swojej bazie. To jest trochę lipa. Mamy noc. Ale się rozgadałem. Mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem. Dla osób, które to oglądają, później mogą sobie ogarnąć, jakie mam intencje na tym kanale i do czego zmierzam, jeżeli chodzi o prowadzenie jego. A teraz spróbujemy jakoś dobiec do naszych rzeczy i spróbować przeczekać noc u tego handlarza. Ej, nie spodziewałem się tego wilka kompletnie. I pocisnął nas bardzo mocno. No, ta gra nie wybacza. Ta gra zdecydowanie nie wybacza. Co to jest? Co ja mam jakieś takie... Co to jest za ikonka? Stan bliski śmierci. Jest jedna komplikacja. Dług doświadczenia. Zdobądź doświadczenie, by wyrównać dług. Przez jakiś czas unikaj potencjalnego śmiertelnego zagrożenia. Dasz radę? Aha. Czyli jak teraz umrę, to stracę doświadczenie. Czyli mam nie umierać. No, to może być ciężkie. To jest druga śmierć nasza. 6 dzień już drugi raz umarliśmy. A byliśmy tak blisko tego rąbanego handlarza. Dosłownie już przy samym wejściu. No może nie aż tak, ale no dość blisko. O Jezus Maria, zombiaczek. One teraz biegają, prawda? Ja nie mogę. Dobra, teraz skupienie. Tak, żeby nam wytrzymałość nie spadła. I żeby nas ten rąbany zombiak nie zabił. I jestem ciekaw, czy to będzie ten rąbany pies. Ten rąbany wilk. Oby go tu już nie było. Ja pierdziele, jest! Pierdzielamy. Po prostu uciekam. Po prostu uciekam przed siebie. Może się uda. Albo raczej nie. Co się... Teleportowało mnie? Co się dzieje? Halo? Ej, czemu mnie teleportuje? O co chodzi? Co się stało? O, ja nie mogę. Ja pierdzielę, aż się napiję kawusi. Co się odwaliło? Czemu ja się teleportowałem? Straciłem doświadczenie, tak? Zajebiście. Nie no, świetnie, dobra, biegnę tam. Znowu. Ja nie mogę! Bez kitu! Dajcie mi spokój, zombiaki, no. To jest jakaś torba. Ej, mam broń. Mam broń! Znalazłem włócznię na 4 poziomie, która jest lepsza od mojej zdecydowanie. Więc już jest jakiś lód. Jest już dobrze. Tylko najpierw musimy tam dobiec. Próbuję ich jakoś obejść. Może nam się to jakoś uda zrobić. No ten wilk rąbany tam stoi, a ja muszę jakoś te rzeczy wziąć ze sobą. To jest bomba? Mamy bombę. Znaleźliśmy bombę. Kozak. Mamy nawet latarkę. Możemy latać latarką. Czy to jest ten ghoul? Czy to jest ghoul? Ghoul mnie goni. Nie no nie, to jest najgorszy odcinek po prostu w historii. A zrobiłem na razie 6, to jest 6, więc no, historia jest dość krótka. Ale jest najgorszy. Zdecydowanie jest najgorszy. Ciekawe, czy dalej mnie goni ten ghoul. Zapewne. Dobra, teraz szybka akcja. Biegam, biorę plecak. I wpadamy szybko do tego handlarza. Ja nie mogę, no jaja to są straszne. Dobra, 150 metrów. Ale się stresuję, żeby to zrobić. Tam jest kolejny zombiak, ten taki wielki. Dobra, na razie nikt mnie nie widzi.
Poczekamy sobie na staminę i biegniemy. Dobra, go, 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 go. A się stresuje tą grą. Nie, no nie, co to jest? To znowu, ale tu na to siedzą, ja pierdzielę. Dobra, mamy plecak. Co jest? Czemu on mnie teleportuje? Co tu się dzieje? Co jest nie tak z tą grą? Nie mogę wejść do handlarza w nocy? Czemu? Co się tutaj dzieje? Okej, okay, jest grubo. To jest gruba noc. Czemu nie mogę wejść do handlarza w nocy? Naprawdę nie można być u handlarza w nocy? Czemu mi nikt o tym nie powiedział? Ja pierdzielę. Ja nie mogę. Czemu nikt mi o tym nie powiedział? Że nie mogę przyjść do handlarza w nocy. Dobra, wypijemy sobie wodę. Okej, okay, no jest tragedia. Siódmy dzień. Mamy godzinę 1:28. Przeteleportowało nas. To nas uratowało. Ten teleport nas uratował. Nie wiem, o co chodzi. Jak wiecie, czemu mnie teleportuje, to możecie napisać, bo nie wiem czemu. Nie wiem, co się tu dzieje właściwie. Ej, co to się dzieje? Halo? Dobra, tu sobie babka przybiegła obok mnie. Ej, serio, możecie napisać... To jest horda? To jest horda, tak? Taka mała horda. Ale nie taka mała, bo tam kolejny biegnie. I tutaj kolejny biegnie. Zajebiście po prostu. Nie no, świetnie. Świetna zabawa, nie? Jest tu jakiś domek. Jest tu jakieś miejsce w okolicy, które mógłbym się schować tutaj czysto teoretycznie. Albo tutaj się cofnąć. I chyba pójdziemy w stronę tego domku, ale tam jest horda zombiaków. Ej, co tu się dzieje w ogóle? Tam jest kolejny zombie. Są problemy. Jeszcze 2 godzinki do końca tej nocy, więc może tym razem nie umrzemy. Nie no, patola to jest straszna. Znowu patologia powiedziałem. Nie wiem, co mam z tym słowem. Musicie mi wybaczyć. Niestety ta słowa jakoś mi tak siedzi ostatnio. Dobra, tak postoję i pokręcę się do końca tej nocy chyba, bo nie mam co ze sobą zrobić. Do domu nie dojdę, bo mnie zabiją. Tam nie mogę postać, bo mnie bo w sumie chcę oddać tego questa o tej czwartej, więc jeszcze tutaj poczekam tą godzinkę. No i zobaczymy, no horda mi ominęła. Nie wiem, jak to się stało. To nie była ta horda 7 dnia, ale to była jakaś tam, nie wiem, podrzędna horda, można tak powiedzieć. Musimy też zwiedzić okolice naszego domu, tutaj, bo tutaj jak sobie zobaczycie, to tutaj jest... Tutaj był ten obóz, w którym były fajne rzeczy. Tutaj są te domki, których w ogóle nie zlutowaliśmy. Tutaj jest jakiś ciekawy obiekt, a nie, to jest po prostu mgła, okej, czyli tutaj nie byliśmy czysto teoretycznie. Tutaj w dół bym sobie poszedł, zobaczył co jest. No i mamy to całe miasto, nie? To miasto też wygląda ciekawiej, musimy się tu kiedyś udać, żeby przelutować to wszystko. Okej, tam jest zombiaczek, który idzie w moją stronę, ja go spróbuję jakoś wymigrować. Chociaż nie zostało nam dużo czasu jeszcze, więc poczekam te 40 minut. Dobra, ogólnie jest problem, ten wilczek cały czas sobie tutaj stoi. Więc jest trochę słabo. Tamtych zombiaków też jest cała horda. I oni idą w moim kierunku, z tego co widzę. Jezu, jaki ten wilk jest ogromny w ogóle. To jest wilk zombie, czy coś takiego? To jest po prostu wilk, bo ma czerwone oczy. Nie wiem, jakie wilki mają czerwone oczy. Może to jest wilkołak, no? To chyba jest wilkołak. No dobra. Ominęliśmy sobie tutaj wilka. Jako tako. I już powinno być otwarte, ponieważ mamy dzień. Więc udało nam się przetrwać tą noc. No, nie udało nam się, bo... Co tu się dzieje? Od której otwierałem tego handlarza? Ej... Co jest? Czemu mnie tyle... Co jest? To jest jakiś błąd? Czy to jest... Czy tak, to jest taka mechanika, żebym tam nie stał przy tym... Dwururka, schemat! I mamy klej! O kurde, ale zajebiste śmieci. Kozak śmieci. A, nie wziąłem tego kleju. Ej, co jest? Halo? Ej, o co chodzi? Jak wiecie, czemu mnie tak teleportuje, to możecie mi napisać, dobra? Bo nie mam pojęcia. Rzuciłem bombę, której nie odpaliłem wcześniej, więc... Aha. Dobra, walczę z tym rąbanym wilkiem, aż nie mam nic do stracenia. Albo mam... Jakie te wilki są rąbane silne! Nie, no nie! Leżę.
Moi kochani, tym pięknym, czerwonym screenem bardzo wam dziękuję, że oglądaliście. Jestem bardzo zły w tą grę, nie ogarniam jej kompletnie, ale mam nadzieję, że chociaż dobrze się bawicie, jak ze mną tutaj oglądając moje wzmagania, można powiedzieć, w tej grze. Więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że zostawisz po sobie jakąś subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby ci dochodziły powiadomienia. I oczywiście, jeżeli film ci się podobał, możesz zostawić lajka, będzie mi cholernie miło. I co, dzięki wielkie i siema. Siema!